Dzień dobry Państwu. Kłaniają się Tomasz Jankowski i Mateusz Piskorski. Witamy. Dzień dobry. Wbrew cenzurze dzisiaj wyjątkowo, jak już pisaliśmy w mediach społecznościowych, nagranie w piątek, a to dlatego, że proszę Państwa, jadąc na nagranie staliśmy się, no właśnie, ofiarami wypadku czy nie wypadku, no w każdym razie nieprzyjemnego zdarzenia, bo otóż proszę sobie wyobrazić, że wjechał w nas samochodem pijany przybysz z kraju, z którego teraz mamy dużo przybyszów, z Ukrainy. No i cóż, zeszło tyle godzin, cała praca i z policją, i później jeszcze z serwisem samochodowym, że musieliśmy przełożyć dla Państwa to nagranie, no i jesteśmy dopiero w piątek. Przy okazji też ciekawe obserwacje. No właśnie, a przede wszystkim ostrzegamy wszystkich naszych widzów. Widzicie za sobą samochód z taką błękitno-żółtą flagą na tablicach rejestracyjnych. Uważajcie, uważajcie, obserwujcie, bo gdy hamujecie, może się wydarzyć coś złego, tak jak nam. A ciekawe były obserwacje naszych rozmów z policjantami, którzy przyjeżdżali badać trzeźwość delikwenta mającego ponad promil alkoholu we krwi i spożywającego alkohol jeszcze za kierownicą. Podczas jazdy. To jest ciekawe podczas jazdy. Prezentujemy parę zdjęć. Właśnie. Którzy policjanci powiedzieli nam, że w Polsce zawitały znów zjawiska, których bardzo dawno już nie widzieliśmy. Tym zjawiskiem jest m.in. popijanie sobie piwka za kierownicą samochodu. No, nas tych złych zwyczajów oduczono już jakiś czas temu. Nasi przybysze ze wschodu, goście ze wschodu, żyją jeszcze w trochę innych realiach, a także chyba nieco inaczej traktują przepisy. I nieco inaczej traktują też policję. Ten delikwent powtarzał, że nic mu za to nie będzie. No, to już rozsądzi polski sąd, na szczęście. Miejmy nadzieję, że sprawiedliwie. Tak czy inaczej, no cóż, wracają, jak wyraził się jeden z policjantów, z którymi rozmawialiśmy. Wracamy, proszę Państwa, do lat 90. Kto pamięta, ten wie, o czym mówimy. Kto nie pamięta, niech porozmawia z nieco starszymi krewnymi, przyjaciółmi, to opowiedzą mu, jakie zjawiska w świecie przestępstw, wykroczeń w latach 90. w Polsce miały miejsce. Że gratulujemy decyzji czynnikom rządzącym co do wpuszczenia tutaj tak ogromnej masy ludzi bez żadnej kontroli. Wprawne oko widza wbrew cenzurze pewnie zauważy, że mamy też nad sobą nowy znaczek. Czekamy na Wasze komentarze, co on może oznaczać, bo od razu też zapowiem, że ma wiele ukrytych czy mniej ukrytych znaczeń. Długo nad tym pracowaliśmy, długo do tego, do finalizacji tego loga dochodziło. Także mamy nadzieję, że się podoba, ale mówię, czekamy na wszystkie opinie. A teraz przechodzimy już do raportu z frontu właściwego i zaczynamy od przeglądu wydarzeń frontowych. Jak zwykle tym tematem w ostatnich tygodniach, ale miałem wrażenie, że w mijającym tygodniu w jeszcze większym stopniu była spodziewana, oczekiwana, czy nawet wymuszana, jak niektórzy twierdzą, kontrofensywa wojsk ukraińskich. Do niej oczywiście jeszcze nie doszło, ale warto, proszę Państwa, zauważyć, że zmienia się retoryka odnośnie tej kontrofensywy i to zarówno ze strony ukraińskiej. Przypomnę, że no, dopiero co czynniki rządowe ukraińskie wypowiedziały się, że są w stanie nawet rozmawiać z Rosją o Krymie, ale pod warunkiem, że wojska ukraińskie tam dojdą. No wcześniej przez cały, właściwie ponad rok, mieliśmy do czynienia raczej z retoryką, że Ukraina będzie po tej wojnie w granicach sprzed 2014 roku, więc no to jest duża zmiana. A po drugie, proszę Państwa, też mamy komentarze zachodnich patronów, partnerów Ukrainy, no jak choćby Marka Milleya, czyli szefa Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Armii Stanów Zjednoczonych, który wręcz przestrzega, że kontrofensywa spodziewana może nie przynieść sukcesu. Duża zmiana, prawda? No i generał Waldemar Skrzypczak w mediach polskich, poważne źródło, stwierdził zupełnie odmiennie niż mówił do tej pory, że lepiej nie naciskać na Ukraińców w sprawie jakiegoś pilnego przeprowadzenia tej kontrofensywy, bo skończyć się to może źle. I w ogóle Waldemar Skrzypczak wyraził wątpliwość co do tego, czy Ukraina drogą militarną może w tym konflikcie zwyciężyć. No ale to już inna rzeczywistość, inne opinie. Polskimi komentatorami, jak już mówiliśmy, raczej wolimy się nie zajmować.
A proszę Państwa, chcielibyśmy zwrócić uwagę tylko na to, że w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej właściwie już dominującym głosem jest głos mówiący o tym, że nie ma już pytania, czy kontrofensywa, jak w jakiejś formie ukraińska, nastąpi. Pytanie, kiedy nastąpi i na którym odcinku nastąpi. Mamy też informacje o 40 tysiącach, podobno tak, donoszą źródła ukraińskie, dość dobrze przygotowanych, dość dobrze wyposażonych jednostek. A mnie jeszcze zaciekawiło, bo piszą, że zmotywowanych, tak jakby inne były niezmotywowane. To ma być podobno tak zwana gwardia kontrofensywy, tworzona, uwaga, pod auspicjami nie Ministerstwa Obrony, tym razem Ukrainy, a Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Szef resortu spraw wewnętrznych ogłosił, że do tej gwardii przystępują zarówno ludzie, którzy nie mieli żadnego związku z bronią, z wojskiem wcześniej, ale przystępują też policjanci. No, na pewno w związku z tym poziom bezpieczeństwa na ulicach ukraińskich miast się nie zwiększy, prawda? Skoro policjanci idą na front. I przystępują też ludzie, którzy gdzieś w przeszłości w wojsku służyli. Krótko mówiąc, biorąc pod uwagę ten zestaw, który Państwu wymieniliśmy, na pewno nie są to ludzie przygotowani do prowadzenia działań bojowych. Nawet jeśli byli szkoleni przez kilka tygodni, to nie sądzimy, żeby ich wartość bojowa była przesadnie wielka. No i cóż, mamy tylko nadzieję, że nie staną się oni kolejnym mięsem armatnim i że te kilkadziesiąt osób najzwyczajniej na świecie z tego frontu czy tej kontrofensywy wróci albo pozostanie wśród żywych, oddając się do niewoli. Są jeszcze źródła po stronie rosyjskiej, po stronie administracji choćby obwodu zaporowskiego, które bardzo głośno mówią o tym, że właśnie tam ta kontrofensywa będzie miała miejsce i faktycznie wskazuje na to zarówno strategia wojenna, jak i ewentualne sukcesy, no bo to ma być ten łatwiejszy teren do przeprowadzenia kontrofensywy. Mówi o tym też Jurij Podoliaka, komentator pochodzący z Ukrainy, ale prorosyjski. No i właśnie tutaj też pojawia się ta liczba 40 tysięcy. No Podoliaka komentuje, że to może wystarczyć najwyżej na przerwanie pierwszej linii obrony, ale że, no to jest ciekawe, bo on mówi wręcz, że dobrze by było, żeby ta kontrofensywa się odbyła, bo to pozwoli Rosjanom później przejść do jeszcze lepszego, jeszcze skuteczniejszego ataku, ponieważ ukraińska obrona będzie osłabiona. No to jest oczywiście troszeczkę wróżenie z fusów mimo wszystko. Natomiast proszę Państwa, co też jest odnośnie tej kontrofensywy istotne? Źródła zachodnie, w tym bardzo popularne gazety czy portale internetowe, no piszą wprost, jeżeli ta kontrofensywa się nie powiedzie, to nie będzie więcej takich, przynajmniej w takiej skali, dostaw zasobów dla armii ukraińskiej. Nie będzie wsparcia dla tej pozycji dyplomatycznej władz ukraińskich, która nie chce w tym momencie negocjować z Rosją, no i że w takim czy inny sposób Ukraina zostanie przymuszona do zawarcia pokoju na niekorzystnych dla siebie warunkach. To może być z jednej strony albo komentarz, albo też wywieranie presji, bo ciężko mi to też... Oczywiście, natomiast mówiąc o tej ewentualnej kontrofensywie i to kontrofensywie na tym odcinku, pamiętajmy o jednym jeszcze istotnym czynniku, a mianowicie charakter tych terenów to jest głównie charakter rolniczo-stepowy. Rolniczo-stepowy, pozbawiony jakichś naturalnych przeszkód, ale tym samym pozwalający nie tylko temu, kto będzie szedł z tą kontrofensywą na dość szybkie pokonywanie długich dystansów, a pozwalający również temu, który będzie kontrolował przestrzeń powietrzną na tym obszarem, który będzie dominował w powietrzu, na, krótko mówiąc, zniszczenie zbliżających się kolumn. I tutaj, no cóż, w moim przekonaniu i przekonaniu wielu ekspertów wojskowych, będzie to podobny stopień trudności, jak ten stopień trudności, który na północnym zachodzie obwodu chersońskiego w roku ubiegłym, ponosząc ogromne straty, napotkały wojska ukraińskie. Więc no, z całą pewnością ta kontrofensywa, jeśli tam do niej dojdzie, podkreślamy, będzie okupiona ogromną daniną krwi ze strony ukraińskiej. Oczywiście Wołodymyr Zełenski może optymizmem tchnąć i mówić o tym, że ta kontrofensywa będzie czymś, czego jeszcze świat nie widział. Zresztą właśnie na marginesie, czy obserwowałeś wizytę
Załańskiego w Warszawie. Tak, natomiast no, w kontekście raportu z frontów istotnych informacji tutaj za bardzo nie ma. No, co najwyżej taka, że Polacy przekazali, rząd polski przekazał stronie ukraińskiej kilka samolotów. Natomiast no, w obliczu przewagi armii rosyjskiej, jeśli chodzi o lotnictwo, no to, to i tak nie jest liczba zdolna cokolwiek odmienić. Nie, więc... no jedna jest istotna informacja, proszę Państwa. My nie będziemy tej wizyty komentować. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny kontekst. Od wielu, wielu, wielu miesięcy zarówno przedstawiciele niektórych władz polskich, jak i przedstawiciele władz ukraińskich mówią o takiej czy innej formule jednoczącej w przyszłości, po wojnie ewentualnej, nasze kraje. Niektórzy mówią, że chodzi tutaj najzwyczajniej w świecie o wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej, co jak wiemy jest utopią w świetle wypowiedzi polityków zachodnioeuropejskich. Ukraina do Unii Europejskiej w dającej się przewidzieć przyszłości nie wstąpi. Podobnie jak nie wstąpi do NATO. I czy, do strefy Schengen. O czym już mówił i Stoltenberg, i Amerykanie. No ale Ukraińcy, jak się okazuje, proszę Państwa, wypowiedzi Zełenskiego tym razem o tym, że granica pomiędzy nami polityczna, ekonomiczna, kulturowa i historyczna nawet tak stwierdził, przestanie istnieć, bo to powiedział Zełenski w Warszawie, to nie jest wypowiedź przypadkowa albo kurtuazyjna, bo jak twierdzi portal Strana UA, ukraiński portal, w biurze prezydenta Zełenskiego pojawiła się koncepcja, na razie traktowana jako nieco egzotyczna, ale jednak gdzieś już krążąca na salonach władzy kijowskiej, o tym, że no tak, do NATO nas nie przyjmą, nas Ukrainę, to trzeba do tego NATO wejść jakimś fortelem. Takim fortelem byłaby budowa konfederacji, konfederacji polsko-ukraińskiej, czyli jakiejś formuły wspólnego państwa. Przypominamy, że wcześniej z tego rodzaju koncepcjami występowali zarówno co po niektórzy publicyści i autorzy polscy, mniej lub bardziej zbliżeni do obecnego obozu władzy, jak i choćby na łamach foreign policy ostatnio. Zachęcają. Autorzy, no powiedzmy zbiorczo amerykańscy, zachęcający do odbudowy rzekomo Unii Lubelskiej Wielkiej. To trzeba by jeszcze Litwę dołączyć, ale Litwini pewnie z chęcią. Tylko po drodze mają Białoruś, rzecz jasna. Tak czy inaczej, proszę Państwa, my nie będziemy powtarzać bajek głosowanych niestety przez stronę rosyjską w dalszym ciągu o jakichś próbach czy planach, zamiarach kresów. Odzyskania przez Warszawę kresów dawnych zachodnich obwodów Ukrainy. Natomiast nad tą informacją warto, żebyśmy się pochylali, zastanawiali się i zdawali sobie sprawę, że jest to jedna z dyskutowanych opcji. Skoro dyskutuje się ją według doniesień mediów ukraińskich na poziomie biura prezydenta Ukrainy, to znaczy, że to już nie jest tylko i wyłącznie fantazja, jak wcześniej niektórzy mogli uznawać. No ja nigdy nie myślałem, że będę cytował Jana Pietrzaka i Ronalda Reagana, mówiąc, żeby Polska była Polską. Ale jeszcze na dwa punkty na mapie Ukrainy, czy właściwie Rosji, biorąc pod uwagę tą sprzeczność między granicami uznawaną przez jedno i drugie państwo. Warto spojrzeć na Bachmut, gdzie z centrum Bachmutu te oddziały Wagnera pokazują już zdjęcie, że to centrum zajęli. Co więcej, Wołodymyr Zełenski również no, dość wyraźnie powiedział, że tak, jak najbardziej bierze pod uwagę to, że trzeba się będzie z Bachmutu wycofać, co też zmienia w jakimś sensie jego retorykę. No to zdjęcie z centrum Bachmuta akurat ukazało się w dzień, w którym stało się coś, o czym będziemy jeszcze więcej mówić, bo liczba naprodukowanych bzdur w polskich środkach masowego przekazu była tutaj ogromna. I jeszcze jeden kierunek światowo-kremienny. A proszę Państwa, śledzę, oczywiście pozostając krytycznym wobec tych źródeł, ale śledzę w każdym razie te liczby poległych, podawanych oczywiście przez stronę ukraińską o poległych Rosjanach, przez stronę rosyjską o poległych Ukraińcach. Natomiast zadziwia mnie troszeczkę, zastanawia, dlaczego te liczby tak bardzo się rozmijają. To znaczy Rosjanie podają właściwie codziennie takie informacje Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, że na kierunku takim i takim zginęło tylu i tylu żołnierzy ukraińskich. I to są liczby około 180, czasami 50 na większości kierunków, a na kierunku Swatowo-Kremienna od przynajmniej kilku dni, właściwie może nawet tygodni, ja obserwuję liczby typu 200, 300, 400, 500, z czego można by wnioskować, że
tam również, a jest to trochę odcinek frontu pomijany we wszystkich analizach, że tam również dzieje się coś większego, mówiąc tak kolokwialnie. No ale tutaj jakby nie jestem w stanie więcej powiedzieć, no wiecie Państwo, że bardzo ciężko jest weryfikować informacje w tej kwestii. Kończymy, jeśli chodzi o sam przegląd frontu. Przechodzimy do dwóch głównych tematów, które dla Państwa przygotowaliśmy. Dzisiejszym tematem dominującym uczyniliśmy temat, który właściwie już kiedyś też padł przy morderstwie, przy zamachu na Darię Duginę. Stopień bzdur i też takiego zdziczenia ze strony polskich komentatorów był wtedy ogromny. No i teraz nie jest lepiej. Między innymi jeden z najbardziej uznanych przez te oficjalne środki masowego przekazu w Polsce komentatorów, Jarosław Wolski, popisał się komentarzem w stylu "nie ginął". No i chodzi oczywiście tutaj o zabójstwo rosyjskiego, o zabójstwo ukraińskiego, jeśli chodzi o obywatelstwo i większość jego życia, blogera. Tak, Tomek zna jak Wolskiego. Ja nie wiem, kto to jest. Śledzą. No nie znam osobiście. Nie żałuję po tym, jak przytoczyłeś cytat z jego wypowiedzi. No ale proszę Państwa, właśnie, co wydarzyło się w Petersburgu, znanym kiedyś z zamachów między innymi na carów? Otóż w lokalu należącym, co ciekawe, do Ewgenia Prigożyna, w lokalu o wdzięcznej nazwie Patriot, to była taka kawiarnia, czy klubokawiarnia, jak ktoś by kiedyś powiedział, odbywało się spotkanie autorskie znanego donbaskiego, tak to określmy, donbaskiego korespondenta wojennego, czy blogera wojennego, prowadzącego bardzo aktywną i obserwowaną przez dziesiątki tysięcy, chyba już nawet setki też tysięcy ludzi po obu stronach konfliktu działalność, głównie w mediach społecznościowych, w Telegramie. W ogóle warto będzie chyba kiedyś porozmawiać na temat roli korespondentów wojennych, tak zwanych wojenkorów, po obu stronach tego konfliktu, szczególnie po stronie rosyjskiej, gdzie oni są wyjątkowo aktywni, gdzie odgrywają rolę, proszę Państwa, znacznie istotniejszą niż oficjalne twarze władz rosyjskich, niż generał Konaszenkow czy inni, którzy te oficjalne komunikaty w rosyjskich publicznych mediach wygłaszają. Otóż poziom zaufania czytelników wobec tych właśnie korespondentów wojennych, funkcjonujących głównie w mediach społecznościowych, jest w Rosji radykalnie wyższy niż wobec mediów publicznych. Podobnie zresztą takie same tendencje, czy dość podobne tendencje obserwujemy przecież w innych krajach, powoli również w naszym kraju. Zaufanie do mediów publicznych, państwowych jest coraz mniejsze. Zaufanie do tych dziennikarzy obywatelskich czy obywatelskich korespondentów wojennych, tak to nazwijmy, rośnie w takich warunkach w sposób naturalny. Kto zginął, proszę Państwa, w tym zamachu? W zamachu tym zginął, bloger wojenny czy korespondent wojenny znany jako Wladlen Tatarski, ale właściwie nazywał się Maksim Fomin. Kim był Maksim Fomin? Maksim Fomin pochodził właśnie z Donbasu, z obwodu donieckiego. W wielu mediach pojawiła się informacja, że był kryminalistą, więc na chwilę się przy tym wątku zatrzymajmy. Fomin pochodził z rodziny górników, z starej górniczej rodziny. Jego dziadek był górnikiem, jego ojciec był górnikiem w Zagłębiu Donieckim i on sam również też kilka lat przepracował jako górnik w jednej z tamtejszych kopalni. Później stwierdził, że otworzy biznes. Kopalnie były zamykane, zalewane. Tam na Donbasie już wcześniej w ramach różnych programów transformacji, czyli dezindustrializacji tej części Ukrainy. No i on stwierdza w roku, zdaje się, 2009, że chciałby otworzyć własny biznes. Otwiera własny biznes, zaczyna handlować meblami. Oczywiście biznes ten otwiera na kredyt. System banksterski, tak to określmy, ówczesnej Ukrainy, bo mówimy o ówczesnej Ukrainie, doprowadza go do rozpaczy.
Fomin dokonuje, zbankrutowany, zrujnowany, napadu na bank z użyciem broni. Nikt w tym napadzie nie ginie, życia nikt nie stracił. Fomin zostaje zatrzymany i faktycznie w roku 2011 skazany na wyrok 12 lat pozbawienia wolności, a zatem wyrok dość surowy. Fomin spędza jednak w więzieniu zaledwie 3 lata. 3 lata dlatego, że zaczyna się powstanie donbaskie. I on w czasie tego powstania po pierwsze zdołał uciec z więzienia z grupą innych więźniów i zdołał dołączyć do grupy, do oddziału niejakiego Bezlera. W ramach tego oddziału Bezlera, później batalionu Wostok, bierze udział w powstaniu donbaskim, dołącza do tak zwanych, tak u nas w mediach określanych, separatystów. Z czasem udaje mu się uzyskać u władz Donieckiej Republiki Ludowej, kontrolującej już ten obszar, a coś w rodzaju ułaskawienia w związku z tym, że ma zasługi na froncie. Więc jest to człowiek doświadczony nie tylko w teorii, to nie jest hobbysta, tak jak niejaki Higgins, twórca portalu Bellingcat, który miał takie ambicje bycia czymś opiniotwórczym, a tak naprawdę jest projektem, a już nie będziemy mówić kogo, może przy innej okazji, a kimś, kto zna nie z opowieści, a z własnych doświadczeń wojnę i ten konflikt, który toczył się od roku 2014 na Donbasie. Fomin zaczyna być postacią dość znaną, rozpoznawalną nie tylko dzięki mediom społecznościowym, ale również zaczyna pisać, wydawać książki, oczywiście o podobnej tematyce. Fomin, uwaga, od właściwie samego początku tak zwanej specjalnej operacji wojskowej jest wobec sposobu jej prowadzenia i wobec samego faktu jej rozpoczęcia w taki, a nie inny sposób w lutym 2022 roku dość krytyczny. Nie przebiera w słowach i nazywa sposób jej rozpoczęcia mianem idiotycznego czy idiotyzmu. Twierdzi, że rozpoczęcie interwencji rosyjskiej na terytorium Ukrainy w lutym 2022 roku to skutek dezinformacji. Twierdzi też, że potrzeba zmian systemowych w zarządzaniu armią rosyjską. Krytykuje kolejne porażki tej armii. Domaga się nie tyle zmian na stanowisku, czyli dymisji ministra Szojgu czy szefa sztabu generała Gierasimowa, ale mówi właśnie o owych zmianach systemowych, bez których armia rosyjska nie jest sobie w stanie poradzić w konfliktach takich jak ten. Wydaje się, że częściowo komunikaty, które głosi, przekaz, który promuje, jest przekazem zbliżonym do tego, z którego znany jest Jewgenij Prigożyn, koordynator Wagnera i Wagnerowców, o którym tu wielokrotnie mówiliśmy. I dlatego niektórzy utożsamiają go z grupą korespondentów wojennych czy aktywnych blogerów w mediach społecznościowych, zbliżonych czy w jakiś może sposób też i koordynowanych przez Prigożyna. Czy tak jest? Nie wiemy. Fakt faktem, wspomniane spotkanie, na którym Wladlen Tatarski, czyli Maksim Fomin, zginął w wyniku zamachu, odbywało się w lokalu należącym do przywódcy czy koordynatora Wagnerowców. Proszę Państwa, jak dochodzi do tego zamachu? No, ktoś wchodzi i ktoś, zidentyfikowana już postać Daria Trypowa, młoda działaczka tamtejszej antysystemowej rosyjskiej liberalnej opozycji, wchodzi i wręcza Tatarskiemu Fominowi statuetkę. Statuetkę, która ma przedstawiać jego samego. Wcześniej już na którym ze spotkań, na której z prezentacji książek Fomina ona była, więc on ją zna. Zaprasza ją, żeby usiadła do stołu razem z nim podczas tego spotkania autorskiego, po tym jak otrzymuje od niej tą statuetkę. Wcześniej zresztą, to ciekawy wątek, ochrona lokalu na porządek z tą statuetką nie chce jej wpuścić. Ona tłumaczy, że to prezent dla bohatera spotkania odbywającego się w klubie Patriot. Wchodzi, on sam jej wskazuje miejsce obok. Ona mówi, że jest trochę nieśmiała, więc siada nieco dalej, w dalszej odległości od niego. No i co? I, proszę Państwa, następuje wybuch. Nie wiemy, jaki ładunek wybuchowy znajdował się w środku statuetki. Sposób zabójstwa, sposób przeprowadzania zamachu wskazuje jednak na dość wysoki profesjonalizm. Czego dowiadujemy się o Darii T?
strypowej. Poza tym, że była działaczką liberalnej czy neoliberalnej opozycji tej prozachodniej w Rosji. Dowiadujemy się o niej tego, ona sama składa takie zeznania, dość ciekawe, że przez Telegram kontakt z nią nawiązali jacyś rzekomi ukraińscy dziennikarze. Zaproponowali jej, choć nie miała ona żadnego doświadczenia dziennikarskiego, nigdy nie pracowała w branży mediów, objęcie stanowiska, uwaga, redaktor naczelnej jakiegoś medium ukazującego się w Kijowie. Oczywiście wcześniej podchodzą ją w taki sposób, że twierdzą, iż no, łączą ich poglądy, ją i Ukraińców, z którymi koresponduje, poglądy na temat specjalnej operacji wojskowej, na temat reżimu Putina i całego rosyjskiego systemu politycznego. Zbliżają się do niej w taki właśnie sposób. Później Trypowa, no, tak trochę nietypowo jak na współpracownicę mediów, nawet ukraińskich, dostaje dość osobliwe zadania. Ma coś przewieźć, coś odebrać, wyjeżdża do Moskwy, dostaje za to stosunkowo niewielkie wynagrodzenie przekazywane poprzez przekazy kryptowalutami od owych jej kijowskich rzekomo rozmówców. Następnie właśnie dostaje zadanie, by poznać się z Wladlenem Tatarskim. To pierwsze zadanie, czyli to poprzednie spotkanie, na którym ona go poznaje, a później dostaje już zlecenie, żeby wręczyć mu ową statuetkę. Jest zatem w kontakcie z owymi ukraińskimi czy kijowskimi dziennikarzami, jak sama myślała, czy jak sama twierdziła, przez ładnych kilka miesięcy. Co dzieje się dalej? Dalej ona wypowiada słynne słowa. Po tym, jak jest zatrzymana przez FSB, mówi, że, cytujmy, wystawili mnie. Wszystko wskazuje bowiem na to, że Trypowa nie zdawała sobie sprawy, co przekazuje w postaci statuetki Wladlenowi Tatarskiemu. Najprawdopodobniej myślała, że jest to jakieś urządzenie podsłuchowe albo coś, co ma wybuchnąć, nie wiem, ośmieszyć jakąś substancję, farbę czy inną substancją oblać uczestników tego spotkania, czyli pewnie mniema, że uczestniczyć będzie w jakimś happeningu politycznym, a nie w zamachu. Później próbuje uciekać, bardzo szybko jednak schwytana jest przez FSB. Wiele teorii mówi o tym, że zapomniała o rzeczy elementarnej, czyli nie przeszła przeszkolenia typowego dla wykonawców tego rodzaju aktów terrorystycznych, a mianowicie nie wyłączyła telefonu, a nawet nie skasowała korespondencji ze swoimi mocodawcami. Kto był tym mocodawcą? Oczywiście wersji pojawia się mnóstwo. Na samym początku amerykański Instytut Badań nad Wojną, Institute for the Study of War, pisze, że to z całą pewnością skutek wewnętrznych konfliktów panujących w samej Rosji, a śmierć Fomina ma być takim ostrzeżeniem, że nie wolno w Rosji krytykować sztabu generalnego i Ministerstwa Obrony, czy właśnie Fomin, jak już mówiłem, się zajmował. Później pojawiają się wersje bardziej rozbudowane. Wersja pierwsza mówi o tym, że za całym zamachem stoją służby ukraińskie i ewentualnie zachodnie, które mogły posługiwać się ukraińskimi i rosyjskimi radykałami. Co ciekawe, według tej wersji za całym zamachem terrorystycznym nie stoi oficjalna żadna struktura z Kijowa. Tą wersję, którą od razu podchwycił Kijów i który też stwierdził, że absolutnie w sensie formalnym z tym zamachem wspólnego nic nie ma, o tym mówił Michał Podoliak, doradca biura prezydenta, którego tu często cytujemy, podchwytuje, może nie podchwytuje, ale potwierdza sam Jewgenij Prigożyn, oddajmy mu głos. Ja bym nie oskarżał reżimu kijowskiego o te działania, pisze i mówi Prigożyn. Myślę, że istnieje grupa radykałów, która raczej nie ma związków z władzami. Tak bym to określił. To wersja samego Jewgenija Prigożyna, który jednak nie wskazuje, mówi, że jest za wcześnie i nie wskazuje na to, kto mógł za tym zamachem stać. Różne anonimowe źródła, a często też te związane z samym Prigożynem, media, twierdzą, że w Federacji Rosyjskiej działa około 30 grup
dywersyjnych, złożonych głównie z ekstremistów. Jakich ekstremistów? Ekstremistów ukraińskich, tych, którzy przeniknęli przez granice rosyjskie. Pamiętajmy o tych milionach Ukraińców znajdujących się tam jako uchodźcy czy imigranci, jak i miejscowych ekstremistów, czyli antysystemowców rosyjskich. Po części oczywiście tego rodzaju wersja może współgrać z tymi głoszonymi przez sam Kijów czy przez Zachód. Zwróćmy uwagę, że zarówno w przypadku Darii Duginy, jak i Maksima Fomina sam cel ataku wybierany jest w dość podobny sposób. Otóż proszę Państwa, mamy do czynienia z wyborem osób, które nie mają z definicji jakiejś mocniejszej ochrony. To nie są osoby sprawujące oficjalne funkcje w establishmencie rosyjskim. Celem domniemanym, można tak logicznie wywnioskować, tego rodzaju ataków jest po prostu zastraszenie samego społeczeństwa rosyjskiego. Rola Fomina, choć był popularny, czy rola Darii Duginy, jak wiemy, w możliwości wpływania na decyzje władz rosyjskich były bardzo nieznaczące, te ich role. W związku z czym nie chodziło o uderzenie w tak zwane centra decyzyjne czy w kogoś, kto rzeczywiście ma wpływ na decyzje podejmowane przez Moskwę. Chodziło najprawdopodobniej o sianie strachu, zwątpienia, no i przekonania o tym, że Rosjanie nawet na swoim własnym terytorium, nawet w Moskwie, jak w przypadku Darii Duginy, czy teraz w Petersburgu, jak w przypadku Tatarskiego, nie mogą czuć się bezpiecznie. W wyniku tego zamachu, przypomnijmy, 30 kilka osób zostało rannych. No, często osób, które po prostu przypadkowo nie prowadzą działalności publicznej żadnej, a przyszły posłuchać Tatarskiego i dowiedzieć się czegoś na temat jego nowej książki. Zachar Prilepin, też przez nas tutaj często wspominany pisarz, ale też działacz, też dawny ochotnik Donbasu, twierdzi, że w Federacji Rosyjskiej takich radykałów, gdyby tacy radykałowie funkcjonowali w Federacji Rosyjskiej i na przykład organizowaliby samopas, jakieś zamachy na Ukrainie czy w jakimkolwiek innym kraju, momentalnie służby rosyjskie by zneutralizowały. Nawet jeśli by działały w zgodzie i w interesach w pewnym sensie strony rosyjskiej w aktualnie prowadzonej wojnie. To jest właśnie zdaniem Prilepina główna różnica. Jak pisze Prilepin, u nas nie robią tego sami i nie pozwalają innym. To on pisze o Rosji. A uwaga, u nich robią to sami i motywują jeszcze innych. I to jest ta jedna z wersji. Deklaracja odpowiedzialności za to, co się wydarzyło, za ten zamach, z wielką przyjemnością wzięła na siebie jakaś bliżej nieznana Narodowa Armia Republikańska. Jak zwykle wypowiedział się też Ilja Ponomariow, były poseł Dumy Rosyjskiej, znajdujący się na emigracji na żołdzie kijowskim od dłuższego już czasu, mówiliśmy tu o nim. No a właśnie, wersja druga, proszę Państwa, która się pojawia, to oczywiście wersja, która wskazuje na bezpośredni udział w całym tym zamachu służb, czyli państwa ukraińskiego. O tej pierwszej mówiliśmy, że to ekstremiści, to być może ktoś, kto tylko pośrednio miał związki z aparatem państwowym. Ta druga, o której powiedział na początku Leonid Słucki, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rosyjskiej Dumy, później Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a na samym końcu ona wydźwięczała również, może nie tak bezpośrednio, ale w wystąpieniu publicznym samego Władimira Putina, wskazują na sprawstwo służb ukraińskich, no być może również rezydentów niektórych służb zachodnich, bo i takie wersje się pojawiają. Otóż tą wersję podchwytuje m.in. ukraiński bloger, bardzo popularny, choć żyjący na emigracji jeszcze od czasów Janukowycza, Anatolij Szari. Anatolij Szari pisze wprost: to ogromny sukces, profesjonalna operacja przeprowadzona przez, uwaga, niejakiego Budanowa, czyli szefa głównego zarządu wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, wywiadu wojskowego. Budanow oczywiście tego nie przyzna, naturalne, będzie to negował,
ale zdaniem szaria taki poziom profesjonalizmu w przygotowaniu całej tej operacji, podobnie zresztą jak w przypadku przygotowania operacji zamachu na Darię Duginą, wskazuje jednoznacznie, że z całą pewnością nie zrobili to jacyś ekstremiści, radykałowie, pośrednio tylko związani z Kijowem. Nie, jego zdaniem za tym stoi, proszę Państwa, Kijów. Inne głosy, które się pojawiły mniej więcej w tym samym duchu, twierdzą, że tak, to Kijów, ale co więcej, cała akcja była przeprowadzana według niektórych źródeł rosyjskich w koordynacji, ścisłej koordynacji z byłym rezydentem MI6, czyli wywiadu brytyjskiego. Uwaga, w Czechach, który od kwietnia 2022 roku rezyduje już nie w czeskiej Pradze, a w ukraińskim Kijowie. I to również on, ich zdaniem, miał nadzorować operację, o której też tutaj Państwu mówiliśmy, operację na lotnisku w Maczuliszczach na Białorusi, ataku, może nawet nie ataku, a przelotu dronów nad samolotem zwiadowczym Federacji Rosyjskiej. Wersja trzecia, teraz do niej przejdźmy, żeby odnotować dziennikarskiego obowiązku, iż ona też istnieje, to oczywiście porachunki wewnętrzne. Mówiliśmy o Podoliaku, o doradcy Biura Prezydenta Ukrainy, więc strona ukraińska używa takich sformułowań, że pająki w słoiku zjadają się nawzajem. To słowa Podoliaka, czyli jakieś rachunki wewnętrzne. Mamy też słowa, no znów, antysystemowego, neoliberalnego, prozachodniego opozycjonisty rosyjskiego Jurija Muchina, który w ogóle wysnuł dość egzotyczną teorię, twierdząc, że za wszystkim stoi, uwaga, Jewgeni Prigorzyn. Mamy zatem mnóstwo różnego rodzaju znaków zapytania wokół całej tej sprawy. Dodał tych znaków zapytania do wszystkiego portal WCK OGPU, jeden z znanych portali, z najbardziej znanych portali rosyjskich zajmujących się, kanałów w Telegramie rosyjskich zajmujących się sprawami kryminalnymi różnego rodzaju. Otóż według tego portalu, według WCK, mamy do czynienia z sytuacją, w której dziwnym trafem w okolicy całego zdarzenia nie działał monitoring miejski. Niektórzy zaczęli wyjaśniać, że monitoring miejski w wielu miejscach Petersburga nie działa, a to już jest wynikiem korupcji i tego, że część tych kamer tam zamontowanych na ulicach to po prostu atrapy. Jak jest naprawdę, nie wiemy. Znów, przedstawiliśmy Państwu wersje krążące w różnych mediach, w różnych krajach. Sami Państwo zastanówcie się nad tym, która z nich wydaje się Wam najbardziej wiarygodna. My wskazywać palcem na nikogo nie będziemy, choć sprawie będziemy się z całą pewnością przyglądać. Wiesz co, ja poskrobię trochę po tej wersji ukraińskiej, bo zastanawiające jest, proszę Państwa, jedno. To znaczy po tym, jak Michał Podoliak publikuje ten komentarz właśnie o tych pająkach zjadających się w słoiku, jednocześnie w mediach społecznościowych, na Twitterze, ale też i w innych, wśród proukraińskich publicystów zaczyna się kampania z ohydzania tegoż Tatarskiego. Byłoby to zupełnie bez sensu, gdyby rzeczywiście Ukraińcy chcieli pokazać, że Rosjanie sami zamordowali tego właśnie korespondenta. Wręcz przeciwnie powinni robić, prawda? Więc ja pozwalam sobie wątpić w to, żeby faktycznie ta... żeby faktycznie państwo rosyjskie czy jakiekolwiek struktury w Rosji były w to zaangażowane, a widzę przecież ewidentnie, no bo to są pośrednie dowody, że ludzie, którzy na bieżąco zajmują się komentowaniem konfliktu na Ukrainie, zaczęli kampanię z ohydzenia tej osoby. Właściwie już nie tylko podnosząc to, że bandyta, ale tak, cały czas używało się tego przymiotnika rosyjski, zupełnie ignorując to, że Tatarski do 2014 roku był obywatelem Ukrainy, że tam mieszkał, że no można nawet powiedzieć dość obrazowo, że utrzymywał tych rozrabiaków, kopiąc przecież donbaski węgiel. Jakby całkowicie wykreślono z jego biografii wszystkie te wątki, które mogłyby wskazywać na to, że na Ukrainie był jakiś problem wewnętrzny. I to jest dla mnie jednak pewna poszlaka wskazująca na to, że operacja mogła być zaplanowana. Ja nie twierdzę, że ci komentatorzy robili to świadomie, tak? Że oni jakby świadomie wzięli udział w zamachu na Tatarskiego. Natomiast to wygląda na zbyt profesjonalnie przygotowany chaos informacyjny, żeby można było tutaj wykluczyć stronę ukraińską. Wypowiedzi Wladlena Tatarskiego, publiczne wypowiedzi Wladlena Tatarskiego były
wypowiedziami dla strony ukraińskiej z całą pewnością mocnymi, radykalnymi. Pamiętajmy o tym, różne jego sformułowania. Pamiętajmy też o tym, że w samej Rosji zaliczano go do tak zwanego obozu patriotycznego. Tam się to tak nazywa, bardzo pojemna kategoria. No ale to są właśnie ci bardzo często krytyczni wobec aktualnych działań władz rosyjskich. Publicyści, aktywiści, no tak, którzy krytykują władze rosyjskie za zbyt małe zdecydowanie i stanowczość w prowadzeniu działań na Ukrainie. Właśnie i ten wątek podnosiłaby ukraińska propaganda, jeżeli chciałaby rzeczywiście pokazać, że to Rosjanie mieli motyw go zabić, a ona... Czy, wiesz, czasami wszystko się prymitywizuje. Proszę Państwa, my na razie nie mamy takich korespondentów wojennych w Polsce. Ty wspomniałeś o jakimś Wolskim, nie, którzy... Nie, ja go nie nazywam korespondentem, analityk. Broń Boże. Nie, ja mówię o tych, którzy zawodowo zajmują się pluciem na kogoś, również na osoby zmarłe. Otóż w polskich mediach społecznościowych, co Państwu teraz zaprezentujemy, pojawiły się również pytania o to, czy nie warto byłoby, aby w Polsce podobna grupa dywersyjna, czy to ukraińska, czy inna, nie wiemy, jak już powiedzieliśmy, zajęła się Braunem, Piskorskim, jeszcze kilkoma innymi osobami. Tak, mamy też ludzi na takim poziomie, więc no cóż, mimo że nie jesteśmy uczestnikami tej wojny jako Polska, nie jesteśmy oficjalnie w niej stroną, to w polskim internecie zaczynają pojawiać się wezwania do aktów terrorystycznych i zabójstw na tle politycznym. No i takie popularne śmieszkowanie też z tego, co się dzieje. Bo tak, ale oprócz tego, bo to jest nawet wiesz, groźniejsze, gdy pojawiają się już wezwania do fizycznej likwidacji określonych osób. Ja chcę powiedzieć, że tych akurat gnomów czy troli internetowych, to ja się na mnie szczególnie obawiam, natomiast mimo, że wymieniają moje nazwisko, ale sam w sobie fakt, że no, moim zdaniem organy ścigania powinny jako z urzędu reagować na wezwania do aktów terrorystycznych, to inna rzecz, no ale sam fakt, że doszliśmy do takiego poziomu jest oczywiście niepokojący, choćby z punktu widzenia naszej kultury. Cóż, no, w Polsce działa to wybiórczo, jak się chce zamknąć, to się zamyka Olszańskiego oczywiście, ale za tego rodzaju komentarze jakoś organy ścigania, no pewnie też z polecenia albo z obawy o konsekwencje. Bo ja nie zarzucam akurat zwykłym policjantom złej woli, no, ale nie zajmuję się takimi sprawami. Przechodzimy do kolejnej części. A druga część, proszę Państwa, to kontynuacja trochę tematu z przed tygodnia. Chodzi tutaj oczywiście o potencjalne rozmieszczenie broni jądrowej na Białorusi, rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi, choć jak zaraz przedstawię, to akurat nie do końca jest takie oczywiste. Otóż odbyła się kilkugodzinna, coroczna rozmowa prezydenta Aleksandra Łukaszenki z narodem białoruskim, gdzie oczywiście na sali jest tam kilka tysięcy ludzi, różnych działaczy, aktywistów, społeczników, w której ten wątek padał jak najbardziej. No właśnie, cóż ciekawego powiedział tym razem Aleksandr Łukaszenka. Warto, proszę Państwa, na to zwrócić uwagę, bo wątek Polski faktycznie był poruszany, a jak zwykle polskie środki masowego przekazu albo go kompletnie pomijają, albo wypaczają. Przede wszystkim prezydent Łukaszenko, no właśnie, tą decyzję o rozmieszczeniu broni jądrowej, czy zgody na rozmieszczenie broni jądrowej rosyjskiej na Białorusi, motywuje między innymi tym, że według jego słów Polska szykuje się do ataku na Białoruś. Podaje zresztą argumenty, które no, nie są zmyślone, bo przecież polskie źródła rządowe się chwalą takimi czynami. Podaje właśnie argumenty mówiące o tym, że w Polsce szykuje się oddziały złożone z białoruskich ochotników czy zbiegłych bandytów, bo tutaj też Łukaszenka podaje takie przykłady, które najpierw przechodzą przeszkolenie w Polsce, później są wysyłane na Ukrainę, by złapać doświadczenie wojskowe, a następnie mają być użyte w potencjalnym ataku na Białoruś. Oczywiście broń jądrowa, posiadanie broni jądrowej jak najbardziej by każde chyba państwo na świecie zabezpieczało przed tego rodzaju czynami, natomiast no, jest to oczywiście ciągle pytanie także do państwa, o konsekwencje naszej polityki. Trzeba w ogóle powiedzieć, bo myślę, że przez to, że Łukaszenko jest u nas tak ostentacyjnie pomijany, to trudno jest polskiemu widzowi zaakceptować pewną charakterystykę Łukaszenki. Otóż Aleksander Łukaszenko
No, nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy rzeczywiście w 100% zgodnie z prawdą, ale on słynie z tego, że on lubi ujawniać kulisy tych rozmów, które zazwyczaj odbywają się za zamkniętymi drzwiami. Pamiętacie to pewnie Państwo jeszcze z okresu pandemii, kiedy Łukaszenko mówił, jak wyglądały jego rozmowy z przedstawicielami Światowej Organizacji Zdrowia. Jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, twierdzi prezydent białoruski, że przez ostatnie kilka lat właściwie rozmawiał czy to z jednym, czy z drugim, czy prezydentem, czy w ogóle władzami rosyjskimi, ukraińskimi, byleby tylko zachować pokój. Co więcej, mówi, że to strona ukraińska odrzucała notorycznie propozycje, które przedstawiał on, propozycje pojednania, ale także propozycje strony rosyjskiej. To w jakimś sensie przybliża też stanowisko białoruskie wobec wojny na Ukrainie, no bo wiemy, że ono nie jest jednoznaczne. No, wbrew pozorom, poza takimi radykałami z Polski, no akurat na świecie nie uznaje się Białorusi za stronę konfliktu, no choćby najlepszym dowodem jest, proszę Państwa, to, co się dzieje w sporcie, czyli to, że jednak no, białoruska reprezentacja piłkarska ciągle występuje w rozgrywkach UEFA, choćby w eliminacjach Mistrzostwa Europy, które się dla nas tak niezbyt dobrze rozpoczęły, chociaż dla Białorusi, odnotujmy, że jeszcze gorzej, no Federacja Rosyjska jednak nie. Aleksander Łukaszenko to w kontekście polskim i być może też w kontekście samego konfliktu na Ukrainie ma znaczenie, mówi też wyraźnie, że Związek Rosji i Białorusi powinien rozpocząć własną produkcję. Powinien rozpocząć własne duże projekty technologiczne, w tym także jeśli chodzi o technologię produkcji wojskowej. Dlaczego to takie istotne? No dlatego, że wyraźnie widzimy, proszę Państwa, że Rosja i Białoruś przechodzą coraz bardziej jednak na gospodarkę typowo wojenną. Chcą się całkowicie uniezależnić od dostaw z zewnątrz. No i to oczywiście jest w jakimś stopniu, blokuje chyba taką możliwość zawarcia pokoju, no bo tutaj wyraźnie widzimy, że na poziomie decyzji politycznych obie strony, czy rosyjska, czy ukraińska, w zasadzie się utwardzają. Jeśli chodzi o wezwanie do pokoju, które też wybrzmiało, a które również zostało w Polsce pominięte, otóż proszę Państwa, Aleksander Łukaszenko zaproponował obu stronom zawarcie bezwarunkowego rozejmu. Stwierdził, że powinny obie strony zacząć rozmawiać bez udziału żadnych wszystkich zachodnich graczy, którzy jego zdaniem się wtrącają w ten konflikt i po prostu zawiesić broń. No oczywiście trudno się spodziewać, żeby które ze stron to zaakceptowało, no tym bardziej w obliczu nadchodzącej podobno kontrofensywy ukraińskiej, ale warto to odnotować, że on cały czas jednak utrzymuje tą retorykę pokojową. No i właśnie, rzecz odnośnie jeszcze broni jądrowej. Otóż Aleksander Łukaszenko, świadomie bądź nieświadomie, ja myślę, że jednak świadomie, zaprzeczył rosyjskiej wersji tych wydarzeń, ponieważ powiedział, że na Białorusi nie będzie żadnej niekontrolowanej przez stronę białoruską broni. Dał więc do zrozumienia, że broń jądrowa rosyjska, która miałaby zostać rozmieszczona na Białorusi, będzie w jakimś stopniu przez Białoruś kontrolowana, a więc wzmocni bezpośrednio białoruski potencjał defensywny czy ofensywny, no w ogóle potencjał militarny. To jest ciekawe, bo jak pewnie Państwo pamiętacie, w zeszłym tygodniu informowałem, iż strona rosyjska właśnie tak tłumaczyła tą decyzję, że to nie jest przekazywanie broni innemu państwu, ponieważ ta broń cały czas będzie pod kontrolą rosyjską. No jest to pewna sprzeczność, którą pewnie warto by było rozstrzygnąć. I rzecz ostatnia, akurat o tym się Państwo z polskich mediów pewnie już dowiedzieli. Angelika Borys, czyli przedstawicielka tego nielegalnego Związku Mniejszości Polskiej na Białorusi, została no nie tyle uwolniona, co po prostu umorzono wobec niej śledztwo. Ale o tym, co to oznacza, to już porozmawiam z Mateuszem. Sama Angelika Borys ma się do wojny na Ukrainie akurat no, słabo, tak? Nie jest to, nie ma tutaj jakiegoś bezpośredniego wpływu. Natomiast istotne jest coś innego. W Polsce niektórzy zaczęli komentować, że umorzenie śledztwa może być próbą jakiegoś wyciągnięcia ręki do Polski. Tylko ja się zastanawiam, czy to w ogóle jeszcze jest możliwe, skoro, no bo to jest akurat prawda. Mówi to Łukaszenko, ale mówi to przecież też telewizja Biełsat. My naprawdę szkolimy jakieś oddziały wojskowe, które mają posłużyć do obalenia rządu na Białorusi. Więc tak przewrotnie zapytam, a może po prostu na Białorusi działa państwo prawa i może po prostu uznano, że Angelika Borys nie powinna ponieść żadnej odpowiedzialności karnej? No po drugie, no faktycznie strona białoruska mimo wszystko nie wyklucza dialogu z władzami polskimi, czego już dowodziła wielokrotnie. Zresztą ja chciałbym przypomnieć, nie wiem czy Tomek pamiętasz,
czy Państwo pamiętacie, że mieliśmy kilka lat temu dość odważne próby, między innymi wizyty ówczesnego marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, wywodzącego się z partii obecnie rządzącej u nas, ale jednak dość sensownie, racjonalnie rozmawiającego wówczas w Mińsku z samym Aleksandrem Łukaszenką. Wypominają mu to do dzisiaj. No właśnie. No bo polską politykę wobec Białorusi prowadził nie tylko ośrodki zewnętrzne, o czym mówiliśmy wielokrotnie. Polska polityka wschodnia jest przez te ośrodki zewnętrzne prowadzona czy koordynowana, no ale również pani Romaszewska-Guzy, tak? To ona jest nadministrem spraw zagranicznych w sprawach białoruskich. No tak, chociaż... Więc do żadnej formy dialogu raczej nie dopuści. Ciężko powiedzieć, eksperta. O co w tym chodzi właśnie. Natomiast tu bym chciał uzupełnić, że chwilę później mieliśmy dość ważne rozmowy Aleksandra Łukaszenki z Władimirem Putinem. No, po raz kolejny, proszę Państwa, kiedyś udarło się takie przekonanie, nie wiem czy uzasadnione czy nie, trudno nam to oceniać, Państwu też, ale przekonanie o tym, że Władimir Putin nieszczególnie darzy sympatią Aleksandra Łukaszenką, z kilku przyczyn, z zupełnie innego środowiska, jak wiemy, się wywodzą. Różne biografie, tak. Całkowicie różne biografie, ale również pewna charyzma, tak, charyzma jakby nie było Aleksandra Łukaszenki, której Władimir Putin jest pozbawiony. Przynajmniej tego rodzaju charyzmy był i jest pozbawiony. Również te momenty, kiedy na fali swojej ogromnej popularności Aleksandr Łukaszenko w wielu sondażach na początku lat 2000 wyprzedzał Władimira Putina wśród Rosjan. Uwaga, nie wśród Białorusi. Zresztą wśród Ukraińców też wyprzedzał. Ale wśród Rosjan, tak. Więc ta rezerwa tam zawsze była, a tym razem odbyły się rzeczywiście wielogodzinne rozmowy w takiej dość familiarnej atmosferze. No cóż, kolejne działania, między innymi władz polskich, to jest paradoks, sprawiają, że Aleksandr Łukaszenko wyjścia za bardzo nie ma. I właśnie dlatego to też Państwu przytaczałem, bo zwracam na to uwagę. Dlaczego przemilcza się takie rzeczy? No proszę Państwa, bo niestety nasza propaganda, to trochę omawialiśmy, jak są w Polsce skonstruowane media, będziemy to jeszcze kontynuować, ale nasza propaganda ewidentnie przygotowuje nasze społeczeństwo do wojny. Znaczy próbuje przedstawić nam obecną sytuację jako bezalternatywną. Więc ja powiem przewrotnie, chciałbym, żeby właśnie tak było, że to umorzenie śledztwa wobec Andżeliki Borys, czy też ta no, trochę dowcipna zapowiedź Aleksandra Łukaszenki, ale tam na tym przemówieniu ja tego nie przytoczyłem, on sugeruje, że Poczobuta może przecież wymienić za Łatuszkę, który w Polsce przebywa. No ale to tak trochę powiedzmy humorystycznie. No ale to pokazuje, że nie wszystkie mosty są jeszcze spalone, że jeszcze możemy się przed wojną uratować, że jeszcze możemy próbować się porozumieć. I obyśmy to zrobili, bo mam nadzieję, że raport z frontów nigdy nie będzie dotyczył Polski. Czekajmy na budowniczych mostów. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w ramach raportu z frontu. Przepraszamy za opóźnienie i mam nadzieję, że już nigdy nie będzie okoliczności, które nas z tą czwartkową emisją programu opóźnią. Proszę nam tego życzyć. Żegnają się z Państwem Mateusz Piskorski. Dziękuję i do zobaczenia. I Tomasz Jankowski. Do zobaczenia.